Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Kontynuujemy naszą drogę w głąb duszy ludzkiej, drogę, która nie jest drogą łatwą, na pewno nie jest drogą, nie wiem, jakąś taką znaną dobrze ówczesnemu światu, ale jest drogą, która wskazuje, pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy wyjątkowymi stworzeniami, jak bardzo Pan Bóg zatroszczył się o to, żebyśmy różnili się na przykład właśnie od zwierząt, ponieważ w naszych czasach jedno z takich rzeczy, które rzeczywiście uderza i ostatnio były tutaj nawet jakieś statystyki robione, że 100 miliardów dolarów Amerykanie wydają na zwierzęta i to nie mówię o tym, że ktoś ratuje bezdomne psy, tylko na Fryzjerów, hotele, kosmetyczki, masaże, specjalne jakieś pokoje dla, dla psów, nawet kominki. Po prostu traktowanie zwierząt jak ludzi no, wymyka się gdzieś nam spod kontroli. My naprawdę nie jesteśmy podobni do nich. Struktura naszej duszy jest zupełnie inna: mamy inteligencję, mamy wolną wolę. To znaczy, stajemy się bardziej jak zwierzęta wtedy, kiedy tylko e, śledzimy nasze instynkty. Natomiast e, Święty Jan od Krzyża i dzisiejsza patronka, w ogóle dzisiaj jest 15, kiedy to nagrywam, czyli Święta Teresa z Avila, która tak naprawdę stoi za początkiem w ogóle e, całej tej serii, czy nie całej tej serii, ale w ogóle tego kanału, ponieważ kiedy. Pierwszy raz kilka lat temu byłem poproszony o to, żeby mówić o modlitwie, to modliłem, mówiłem właśnie o tym, czego nauczyłem się od Świętej Teresy z Avila, która jest dla mnie jedną z najważniejszych świętych, taką prawdziwą bohaterką katolicyzmu, która żyła prawie 500 lat temu. I rzeczywiście warto się z nią zapoznać. Święty Janon Krzyża znał ją osobiście, znał jej duszę osobiście, ponieważ był jej spowiednikiem, spowiadał jej siostry zakonne. Także wiele, wiele, wiele on jej zawdzięczał, my jej zawdzięczamy. Cały Kościół zawdzięcza Świętej Teresie Zawila. Pozdrawiam wszystkie Teresy, które mogą mieć swoje imieniny. Także kontynuujemy tę drogę niełatwą. Ale jakże ważną w głąb ludzkiej duszy. Droga duszy do Boga, dzisiaj księga druga, rozdział 10 objaśnia tutaj święty Jan dokładnie to oczyszczenie za pomocą pewnego porównania, oczyszczenie duszy, przygotowanie jej do takiej bliskiej relacji z Panem Bogiem. Do czego on to porównuje? Bardzo ciekawe porównanie, które wydaje mi się, pomoże nam bardzo. Dobrze zrozumieć działanie łaski bożej w duszy. To, co się wypala w duszy, co tam nie powinno być, i to, co zostaje, już jest no, bardziej przemienione, jest zmienione. To już nie jest esencja bytu, jest taka sama, esencja człowieka, natomiast no, staje się on innym człowiekiem. Dla większej jasności, pisze Jan, o czym już mówiliśmy i o czym mówić będziemy, należy wskazać, że to oczyszczające i miłosne poznanie człowieka, który poznaje Boga, czyli to boskie światło, o którym mówiłem, które jest tak mocne, że oślepia, dlatego mówi się ciemna noc duszy, tak postępuje z duszą, oczyszczając ją i przygotowując do, do doskonałego zjednoczenia jej ze sobą jak ogień z drzewem, które przemienia w siebie. Ogień materialny, czyli dobry czas teraz ogniska, pieczenie kiełbasy, grillowanie. chociaż grillowanie tutaj musi odejść na bok. Jednak palenie ogniska. Przed dawniej pamiętam, że się paliło te ogniska gdzieś tam na wsi, na łące, czy na polu, a na koniec w te, w ten, w te węgle. Drewniane wrzucało się jeszcze ziemniaki, i były pyszne, i żeby sobie je opiec. No, i właśnie tutaj Bóg tak postępuje z duszą, jak ogień z drzewem, które przemienia w siebie. Czyli konsumując to drzewo, zamienia je w płomienie. Drzewo jest jakby paliwem dla tego ognia. I drzewo staje się właśnie płomieniem. Czyli człowiek, tak jak mówiłem gdzieś tam już wcześniej, że my mamy w sobie mieć taką relację z Bogiem, takie sanktuarium, że to jest jak taki piec w środku. Piec, który się żarzy, to jest nasza relacja z Bogiem, to jest nasza miłość do Boga, to jest coś, co daje nam spokój w momencie, kiedy nie ma spokoju wokoło, to jest coś, co daje nam. Zjednoczenie z Bogiem, kiedy jesteśmy w kolejce, w sklepie, czy na lotnisku, czy gdzieś podróżujemy, czy w szkole. Jesteśmy w kolejce i mamy do wyboru albo się frustrować, albo siedzieć na telefonie, albo spędzić czas z Bogiem. Właśnie wejść jakby w ten piec, w ten ogień, który ma nas przemieniać. Do tego można. To porównać. I to drzewo następnie czyni je czarnym, jak wiemy, kiedy zaczyna się drzewo palić, przemienia się jakby w czarny kolor, ciemnym i brzydkim oraz sprawia, że wydziela ono swąd, tak, dym. W miarę jednak osuszania go, ogarnia je coraz bardziej płomieniem i usuwa z niego wszystkie ciemne i brzydkie przypadłości. Wiemy, że doskonale, że można patrzeć się w ogień. Bardzo długi czas i on staje się po prostu coraz bardziej atrakcyjny, piękny, te płomienie sobie tańczą, ruszają się wolniej, szybciej, różnego koloru, zależy od jakie drzewo się wrzuci, tak samo my. Cała ta rodzina ludzka nadaje barwę życiu duchowemu, ponieważ każdy z nas jest inny i każdego Bóg obdarza jakby innym kolorem, innymi darami, innymi charyzmatami. I rzeczywiście no, staje się to jakby nie taka, może orkiestra, ale taki płomień piękny, który Pan, Bóg, który Pan Bóg wzniecił tak naprawdę swoją łaską. I ta dusza zostaje wypalana z tych wszystkich rzeczy, które się Bogu nie podobają, ale nie tylko Bogu też nie podobają się one duszy, samej duszy. Podobnie działa ów boski ogień miłości w kontemplacji. Pamiętamy, kontemplacja to nie jest coś, że ja sobie przychodzę i do kaplicy nigdy się nie modliłem, czy tam trochę się modliłem i nagle idę w kontemplację. Nie, to już jest zaawansowany rodzaj modlitwy, który pochodzi od Boga. Tutaj ja nie, ja nie jestem w stanie wzniecić kontemplacji. Ja mogłem z Bogiem współpracować przez długi, długi czas, czy jakiś czas medytacją, modlitwą, stawianiem go na pierwszym miejscu. Ją w końcu teraz przejmuje i daje mi. Siebie, jakby zasmakować. Zanim zjednoczy i przemieni duszę w siebie, musi najpierw usunąć wszystkie przypadłości sobie przeciwne. Wyrzuca zatem z duszy jej niedoskonałości, czyni ją czarną, ciemna noc, ciemną, iż wydaje się gorsza, brzydsza i wstrętniejsza niż była przedtem. Pamiętamy, że to wszystko jest po to, żeby dusza uczyła się pokory. Dzisiaj w Konfesjonale słuchałem spowiedzi przez długi czas i były mocne spowiedzi. Po wielu latach i to, i to spora liczba. Zażemłem i się zastanawiałem, co się w ogóle dzieje dzisiaj akurat, święta Teresa Zawila, czy co? I to wyglądało właśnie tak, jakby to, to drzewo, które wyglądało już bardzo paskudnie, umorusane tym dymem grzechu, takie nieczyste. Nagle przemienia się w taki płomień miłości Bożej, Bożego miłosierdzia, gdzie człowiek doznaje po latach wielkich grzechów całkowitego oczyszczenia. Za darmo. Po prostu, ponieważ Bóg nas kocha i dlatego tak sobie to zrobił. To boskie oczyszczenie usuwa wszystkie złe i zgubne nawyki, których dusza przedtem nie widziała. Pamiętajmy, że my mamy nawyki, które widzimy. Mamy też nawyki, których nie widzimy, a widzą je inni, mamy też nawyki, których nie widzimy, nie widzą ich inni, tylko Bóg je widzi. I dochodzimy w pewnym momencie naszego życia duchowego do takiego momentu, kiedy zaczynamy zauważać ten główny, naczelny nawyk, czy naszą słabość, która może nas doprowadzić tak naprawdę do potępienia, jeżeli się nią nie zajmiemy. A która, jeżeli nie do potępienia, to przynajmniej może ograniczyć naszą współpracę z Panem Bogiem i doprowadzić nas do takiego stanu, że nigdy w świętości nie będziemy wzrastać na tyle, na ile mogliśmy. To jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić: że są te nawyki w nas, które sami przed sobą ukrywamy, z którymi nie chcemy się zmierzyć, które chcemy, żeby po prostu zostały. A żeby przejść ten etap, trzeba się ich pozbyć. No ale tutaj Bóg pomaga tak, ponieważ on zaczyna to wszystko wypalać. Czy człowiek może to przerwać? Może to przerwać. Człowiek może rzucić się w wir grzechu z powrotem, może uciec z tego miejsca, wrócić do swojej komnaty, gdzie czuł się bezpiecznie. I to wszystko zaprzepaścić. Ale uczy się tutaj pokory. Człowiek, widząc w sobie to, czego przedtem nie widział, czuje się tak nędzny, iż sądzi, że nie tylko nie zasługuje na to, by Bóg na niego wejrzał, lecz godny jest wzgardy. I taką właśnie wzgardę czuje, która nie jest prawdziwą wzgardą Boga, ponieważ Bóg nami nie może gardzić. Nie może w sensie takim, że Bóg jest miłością. Oczywiście, jakby chciał, to by mógł, natomiast jest miłością, więc on przez swoją naturę nas kocha. Nie da się tego zmienić. Nawet tych, którzy są potępieni. No i są zawsze w miłości Bożej, tylko już do tej miłości nie mają później dostępu. Najpierw widzimy, że to samo światło i ta sama miłość, miłosna mądrość, która ma się zjednoczyć z duszą i przemienić ją w siebie, jest czynnikiem, który w początkach duszę oczyszcza i przygotowuje, podobnie jak ogień. Po drugie, zobaczymy, że cierpienia nie przychodzą na duszę ze strony wspomnianej mądrości, czyli Boga, gdyż, jak mówi mędrzec, wraz z nią przybyły do duszy wszystkie dobra. Czyli Księga Mądrości mówi, że cierpienia w tym czasie, te to wszystkie takie, człowiek jest, nie, nie wie, co się z nim dzieje, to są mądrości Boże. Cierpienia te przychodzą ze strony słabości, niedoskonałości duszy, skutkiem których nie może być. Nie może bez tego oczyszczenia przyjmować boskiego światła. Po trzecie, możemy z tego porównania poznać, w jaki sposób cierpią dusze czyśćcowe. Ogień nie miałby nad nimi żadnej władzy, choćby je ogarniał, gdyby one nie miały niedoskonałości, z powodu których muszą cierpieć. Niedoskonałości te bowiem są materią, którą chwyta się ogień i je wypala, czyli w czyśćcu dusze, Wiemy, że trawi je ogień nie piekielny, ale jak piekielny, czyli ogień oczyszczający. Natomiast te dusze mają wielką nadzieję, ponieważ będą w niebie. I teraz zbliża się już niedługo Wszystkich Świętych. Można sobie o tym pomyśleć. Jest taka stara tradycja, wiem, w Polsce pamiętam jeszcze, że we Wszystkich Świętych po procesji dusze wracają na 24 godziny do siebie, do domów. Tak? Które te dusze? No, raczej chyba te czyścowe. I oczywiście wtedy się wszyscy boją, czy niektórzy się nie boją, niektórzy czekają na to, inni nie. Natomiast to jest taka tradycja przez małe t. To nie jest jakaś dogmat wiary, bardziej taka polska tradycja związana z no, obcowaniem świętych, ale też właśnie z tą bardzo mocną polską wiarą w, w, w czyściec. Nie ma chyba nigdzie na świecie tylu mszy odprawianych za zmarłych gdzie w Polsce. No, będąc tam dwa lata, no, w tej dużej parafii jednak byłem. No To jest niesamowite. Wprowadzamy to teraz tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jest odrodzenie sakramentu spowiedzi, ale też intencji mieszalnych, bo nie było. Zdarza się, że człowiek, ksiądz, kapłan idzie do parafii, nie ma intencji. Po prostu ludzie zapomnieli, że się zamawia. Po co się zamawia, kiedy się zamawia, za żywych, za zmarłych. Natomiast tutaj pamiętamy ten ogień. Pana Boga przypomina nam to, co dusze cierpią. Gdyby one były doskonałe, to ten ogień nie miałby co w nich wypalać. Dlatego dusze w niebie nie, nie cierpią już, bo tam nie ma już w nich się co wypalić, do wypalenie do, dokonało się w czystcu. Natomiast jeżeli to wypalenie dokona się tu na ziemi, podczas właśnie tej nocy zmysłów i nocy duszy, ducha, to się potem już nie musi dokonywać. Człowiek, jakby omija kolejkę czystcową idzie prosto do nieba. Po czwarte, możemy tu przyznać, poznać, jak dusza w miarę oczyszczenia się za pośrednictwem tego ognia, miłości, rozpala się nim coraz to bardziej. Dzieje się z nią to samo, co z drzewem, które w miarę przygotowania rozpala się coraz bardziej. Człowiek rozpala się miłością do Boga, czyli on zostaje oczyszczany. Ale kiedy się oczyszcza, kiedy otwiera się, wiecie, jak to pogrzebaczem, grzebie się w ognisku, to co się robi? Nie tylko idą te iskry, ale też ogień się wznieca coraz bardziej. Dlaczego? Ponieważ dostaje tlenu. To jest tak jak człowiek na modlitwie, człowiek, który zbliża się do Boga, on może cierpieć, on inaczej zaczyna wyglądać też, już zewnętrznie też zaczyna inaczej przywiązywać wagę do tego, jak wygląda, ale nie tylko, że on. Em, cierpi, ale rozpala się miłością Bożą. Staje się dużo bardziej radosny, jakiś taki jaśniejszy, rozpromieniowany, ponieważ no, rozpaliła się miłość Boga w nim. Po piąte możemy poznać z tego porównania to, o czym już wspominaliśmy, mianowicie, że prawdą jest, i, 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 iż po tych ulgach dusza jeszcze więcej dotkliwej cierpi, niż przedtem w końcu pali się i oczyszcza. Szósty wnioskiem jest taki, można z tego rozważania wysunąć, jest to zrozumienie, dlaczego wydaje się tutaj dusz, duszy, że wszystko jest jej dobro i się skończyło. Rzecz to jasna, bo w tym czasie nie przydarza się jej nic innego, tylko samego rycze, lecz każdy później otrzyma duszę otrzyma w duszy inne dobra. Siódmym wnioskiem jest wreszcie zrozumienie, że chociaż wśród przerw o oczyszczaniu dusza raduje się tak bardzo, czasem wydaje jej się, jak już mówiliśmy, że jej utrapienia nigdy nie wrócą. To są takie momenty, kiedy człowiek ma nagły przypływ łaski i sobie to uświadamia i po prostu, nie wiem, jedzie samochodem, wchodzi do kościoła, robi śniadanie, nie wiem, myje się, robi zakupy, idzie do pracy, idzie do szkoły, Rozmawia, ogląda film i nagle napływ ma wielkiej radości Bożej, że chce wstać, wyjść, wielbić Boga, klęknąć, pomodlić się, przeczytać coś. Coś takiego. Ci, którzy to przeżyli, wiedzą o co chodzi. Rozdział 11 mówi, że dusza odczuwa nagły wzrost miłości Bożej jako owoc srogich doświadczeń. No to właśnie o tym co mówiłem. W tym wersie dusza wskazuje na ogień miłości, w którym już mówiliśmy. Rozpłomienienie to chociaż w pewnej mierze jest podobne do tego, które objaśnialiśmy, mówiąc o oczyszczeniu zmysłowej części duszy, to jednak w gruncie rzeczy jest tak różna od niej, jak różna jest dusza i od ciała, i część duchowa od zmysłowej. Ogień ten jest to rozpłomienienie miłości w głębi ducha, za pośrednictwem tych ciemnych udręczeń. Odczuwa tu dusza gwałtowne rozpalenie miłości, gdyż to rozpłomienienie duchowe wywołuje w niej namiętność miłości. Tutaj można porównać, oczywiście nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, ale święta Teresa Zawila, którą dzisiaj wspominamy w Kościele, no miała takie uniesienia Boże, uniesienia do Boga, w których rzeczywiście mdlała, takie wielkie, wielkie momenty, w którym doświadczała jakiejś ekstazy, duchowej ekstazy. Nie fizycznej, chociaż ta duchowa przelewała się na fizyczną, dlatego ona mdlała. I taka właśnie słynna figura świętej Teresy w Bazylice, świętego Piotra w Rzymie, to jest właśnie podczas, to jest święta Teresa podczas takiej ekstazy. Ona wygląda, jakby po prostu w takim błogim momencie yy, mdlała. Co jeszcze możemy tutaj przytoczyć? Bóg uczynił to wszystko w tym celu, by ją, by ją oderwać od wszystkiego i podnieść do siebie. Dusza ma więcej siły i zdolności do przyjęcia ścisłego zjednoczenia miłości. Bóg mówił tutaj do Dawida w Psalmie 58: Moc moją dla Ciebie zachowam. Znaczy to, że będę strzegł wszystkich Twoich uzdolnień. Z tego wszystkiego można mieć pewne wyobrażenie, jak wielkie, jak gwałtowne może być to rozpromienienie. To jest coś. Tak jak mówię po raz kolejny, no, warte oczekiwania, warte pracy, ponieważ człowiek już nigdy później nie jest taki sam w dobrym tego słowa znaczeniu. Dla tych, co tu przyczyn mówi dusza w przytoczonym wersie, udręczeniem miłości rozpalona we wszystkich bowiem sprawach i myślach, jakie rozważa, we wszystkich zajęciach i pracach, jakie podejmuje, ujawnia swoją miłość rozlicznymi sposobami, pragnie i cierpi w swoich pragnieniach również na różny sposób, czyli ta dusza już nieważne co by robiła, czy wykonuje jakieś czynności, czy zadania, czy pracę ona już tutaj potrafi znaleźć tę radość ducha prawdziwą radość ducha, nie jakieś magiczne z nie wiadomo skąd się wzięło w jednym momencie rozlanie ducha tylko tutaj zauważmy, jaką człowiek pracę przeszedł. I rzeczywiście jest bezpieczny tutaj, bo on wie, gdzie był. A nie nagle znikąd przychodzi do kościoła pierwszy raz, jest rozlanie ducha, nie wiadomo skąd się to wzięło i on nagle jest naprawiony. Bóg chce, żebyśmy z Nim współpracowali. On nas na tyle szanuje, że, że chce, żebyśmy z Nim przeszli tą drogę. Przecież to na tym wszystkim polega, na to, że to jest miłość, która jest relacją między człowiekiem a Bogiem, a nie jakimś magicznym spotkaniem, które nagle mnie zmienia. To nawet widać w przypadku Świętego Pawła, kiedy zostaje porażony tym światłem, kiedy traci wzrok, ponieważ to światło go oślepia, tak jak tutaj właśnie w nocy ciemnej. I za trzy dni yy, uczy się pokory, umiera w sobie jest jakby w grobie, tak jak pan Jezus, ale potem przez kolejne 20 lat uczy się relacji z Bogiem. To nie jest człowiek, który nagle już wszystko wie. On przez kolejne lata cierpi, uczy się, umiera dla siebie, przechodzi przez tą ciemną noc. Tutaj jeszcze można wspomnieć, w rozdziale 12 objaśnia, że ta straszna noc jest czyściem. Mówi, że wśród tej nocy boska mądrość oświeca ludzi na ziemi tym samym światłem, jakie oczyszcza i oświeca anioł w niebie. To jest taka no. Też dobra ciekawostka teologiczna. Zachodzi tutaj ta różnica, że w czyśćcu oczyszczają się dusze ogniem, a tutaj oczyszcza się je, oświeca miłością. Czyli człowiek, no właśnie, nie czuje tutaj, żeby go ktoś podpalał ogniem, natomiast czuje miłość Bożą. Dlatego się rozpływa, dlatego człowiek płacze. Kiedy człowiek doświadcza miłości Bogiej, to jaka jest pierwsza relacja? No płacze i nie wie dlaczego, nie potrafi się kontrolować, bo to jest reakcja naszej natury ludzkiej, mojego ciała, moich zmysłów na wylanie się Ducha Świętego w takiej postaci. Na, na, na zbliżenie się do mnie Pana Boga. Dlatego mówię, gdybyśmy się zbliżyli do niego teraz nagle bez oczyszczenia, to po prostu przestalibyśmy istnieć. To tak jak wybuch bomby atomowej. No właśnie. No, dusza oczyszcza się oświecając się tym miłosnym ogniem mądrości, gdyż. Nigdy Bóg nie udziela mądrości mistycznej bez miłości, gdyż właśnie miłość tej mądrości udziela. Jeremiasz to mówi w lamentacji. Zesłał ogień w moje kości i pouczył mnie. A Dawid w psalmie 11. Mądrość Boża jest srebrem doświadczonym w ogniu. Wznosimy stąd również, że duszę te oczyszcza i oświeca mądrość Boża. Przechodzi przez wszystkie hierarchie duchów niebieskich, od najwyższych do, naj, do najniższych. Stąd też wszystkie dzieła i natkienia anielskie, Pismo Święte słusznie przypisuje najpierw Bogu, a potem aniołom. Stąd też wynika, że duchy wyższe, anioły i niższe, im bardziej są, im bliżej są Boga, tym więcej są oczyszczone i oświecone oświeceniem bardziej czystcowym, całościowym, zaś dalsze otrzymują to oświecenie w mniejszym i słabszym stężeniu, tak samo jak i my, w niebie. Dochodzi tutaj do tak zwanego rozpromienienia. No i tutaj mamy. Możemy sobie to przytoczyć, czyli widzieliśmy takie przykłady, przypadki ludzi ja widziałem rozpromienionych, ale nie tak dziwnie rozpromienionych, tak dziwnie, że człowiek się zastanawia, no, ok, nie wiem, czy chcę przebywać kolejne 5 minut tutaj z tą osobą, bo to jest za bardzo jakoś dziwnie, tylko tak normalnie rozpromieniona. Gdzie to rozpromienienie pochodzi od wewnątrz, a nie jakiegoś grymasu dziwnego na twarzy, ja wiem, może będą później komentarze, tak, tak, tak i tak. Natomiast, no, po prostu tak to widzę. Jest inne rozpromienienie człowieka od wewnątrz, który przeszedł tę drogę do totalnej pokory, kiedy widzi, że wszystko w nim to jest grzeszne, a wszystko w Bogu jest święte, a zupełnie coś innego, kiedy to wszystko przyszło jakoś z zewnątrz nagle. I człowiek ma ten grymas taki na twarzy, i po prostu no, druga, monstrancja. Tyle, że nie monstrancja. Zupełnie co innego. Człowiek, który w oczach widać u niego świętość, radość, on tego nie, nie musi jakimś grymasem udowadniać, sposobem zachowania. Po prostu to jest dla niego naturalne. To jest jak święta Bernadetta, kiedy czyta się jej biografię, to trochu, biografię, którą napisał, trochu, o troku świętej Bernadety, to tam jest napisane, że kiedy ona się kłaniała na czy kiedy ona y, przechodziła do ucałowania ziemi podczas widzenia y, Matki Bożej, to robiła to tak naturalnie i tak pokornie, że aniołowie w niebie musieliby się od niej tego uczyć, albo ona musiałaby się uczyć od aniołów w niebie dorujących bobę. Po prostu była sama pokora i całkowicie zatracenie się w tej właśnie czynności dla Boga, a nie dlatego, żeby ją ktoś widział. I tu jest właśnie to, ten, ten klucz do poznania i rozróżnienia też tych ludzi, dla, dla tych ludzi też to mówię, którzy czasami narzucają na siebie te, 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 te takie grymasy, nie wiem, zachowania, żeby inni ich widzieli. Jezus już o tym mówił, tak? No, o faryzeuszach. Czynią te wszystkie rzeczy, żeby ktoś ich widział. My się musimy ciągle tego bronić. Ponieważ święty Jan pokazuje to z zupełnie innej strony, od wewnątrz. Wypalenie. I tego właśnie uczymy się w tym rozdziale, tak? Samo można czuć żar ognia, a nie wiedzieć jego światła, lub widzieć światło, a nie czuć jego żaru. Wszystko to sprawia Pan według swej woli. Ale człowiek na tym etapie odczuwa miłość Boga. I tej miłości się oddaje i tej miłości zaczyna udzielać innym, mimo cierpienia. To jest tak, jakby człowiek był przeszyty strzałą w sercu, coś jak stygmaty, na przykład świętego ojca Pio, zresztą święta Teresa, jest nawet święte, święto specjalne świętej Teresy z Awila, kiedy miała przeszyte serce strzałą, Serafina, On tak kochała Boga, że doznała tego, takiej łaski, kiedy byłem tam w Avila kilka razy tam byłem, Studiując tak naprawdę dzieła świętej Teresy, głównie, to byłem w tym kościele, gdzie jej serce było wyłożone na ołtarz, i ono to serce miało taką ranę, jakby ktoś właśnie ugodził strzałą. Ciągle to było widoczne po jej śmierci, że miała przeszyte serce. No i jeszcze, tak, tak jakby się takie wgniecenie zrobiło na ołtarzu, gdzie jej serce leżało i te takie plamy krwi tam ciągle są, 500 lat później. W każdym razie e, święta Teresa doznała takiego właśnie przekucia miłości, tego żaru, którym się dzieliła później. To jest człowiek, który przechodzi przez to. Człowiek, który przechodzi przez to, to jest taki człowiek, który jakby dostał strzałą w serce i żyje. To jest człowiek, jak święto ojciec Pijo, ze stygmatami, który ciągle to czuje, ma przeszyty bok, ma przeszyte ręce i nogi. Schodzi trochę podkulony, nie przyciąga do siebie uwagi, natomiast miłuje tą miłością, właśnie przetransformowaną, przepaloną. Pełnią miłości. Do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Święta Tereso Zawila, módl się za nami. Święty Janie odkrzyża Krzyża, módl się za nami. I Święta Anno, patronko mojej parafii. Mów się za nami.